Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Cubowa, jestem autorką książek o Powstaniu Warszawskim. Do tej pory napisałam już ich 7. A tutaj widzą Państwo moją ostatnią książkę, która ukazała się 28 lipca. Nosi tytuł Kobiety 44. Zachęcam do przeczytania jej, ponieważ pokazuje z zupełnie innej perspektywy Powstanie Warszawskie w tamtym roku. Wydałam również książkę noszącą tytuł Miłość 44. To jest dla wszystkich osób, które chciałoby się dowiedzieć, jak wyglądała uczuciowa strona Powstania Warszawskiego. No to jest moja kolejna książka. Nosi tytuł Piaseczno 44 Miasto i ludzie. A szczególnie zachęcam do przeczytania jej mieszkańców Piaseczno, ponieważ dzięki tej książce będzie można lepiej poznać historię miejsca, w którym żyjemy, a przy okazji zapoznać się z ludźmi, którzy bardzo dużo zrobili dla historii naszego miasta i też dla naszej wolności. Natomiast o czym jest ta książka? Ta książka jest właśnie z jednej strony o okupacji, z drugiej strony o walce, również o Powstaniu Warszawskim. Będzie się można dowiedzieć, jakie oddziały uczestniczyły w walkach powstańczych. Tutaj z jednej strony mamy Armię Krajową, poza tym jeszcze były Narodowe Siły Zbrojne. Natomiast takim ciekawym epizodem, o którym warto również wspomnieć, jest Marsz z Pomocą Powstańczej w Warszawie. Tutaj ciekawa dla historii lokalnej jest również Rzeczpospolita Chojnowska, czyli tak naprawdę kawałek wolnej Polski, który mieścił się w Lasach Chojnowskich. To jest taki bardzo mało znany epizod. Natomiast zachęcam, polecam, myślę, że warto.